dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na Life Balance Congress, jest tak. 2023 rok i mam dzisiaj wyjątkowego gościa. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, poprosiłbym Cię na początek o parę słów na swój temat, aby się przedstawić także i mojej społeczności. Okej, dzięki Paweł. W ogóle dzięki, że mogę tu być. To jest dla mnie zaszczyt, radość móc połączyć się z Tobą, z ludźmi, którzy Tobie ufają. Coś na mój temat. Ja wierzę, że jesteśmy stworzeni do szczęścia, do spełnienia, do radości, że dostaliśmy do tego wszystko, żeby tak było. I tylko niektóre kłamstwa, w które uwierzyliśmy, powodują, że cierpimy, że tracimy swoją moc, że nie wiemy, kim jesteśmy, błądzimy, płaczemy. I wierzę, że jestem tu po to, żeby pokazać ludziom to światełko też na swoim przykładzie, na swojej historii, bo każdy z nas ma tą historię bohatera, prawda? Pewnie. Że każdy ma talenty, że każdy ma marzenia, że nasz Stwórca chce przeżyć z Tobą, ze mną, marzenie, które może przeżyć tylko z Tobą, tylko ze mną. I po to nas stworzył, żeby mieć z nami fun, żeby mieć radość. I dał nam do tego narzędzia, czyli talenty. I powołał nas do wielkości. I to jest moja misja, prowadzić ludzi do spełnienia. Budzić i prowadzić do spełnienia. No właśnie, bo użyłaś tutaj słowa, że uwierzyliśmy w kłamstwa. Jakby skąd te kłamstwa Twoim zdaniem się biorą? Ze strachu. Ze strachu, z doświadczeń trudnych, z tego, że różne pokolenia mają różne przekonania, które nie do końca są aktualne dzisiaj, bo wiadomo, jeżeli nasi dziadkowie się wychowywali w czasach wojny, czy pradziadkowie coś przeżyli, ta strategia działała w ich czasie, ale zupełnie nie działa dzisiaj. I to nie oznacza, że babcia mnie nie kocha, jeżeli coś mówi. Ona mnie kocha, ale ona mówi ze swojej perspektywy, która dzisiaj już jest nieaktualna. Więc po prostu musimy, tak jak iPhone, tak? Kocham ten przykład, że aktualizujemy nasze telefony, nasze komputery, bo co się z nimi dzieje? Bo się zawieszają. Bo mają po prostu nieaktualne oprogramowania. Dokładnie to samo jest tu. My musimy aktualizować nasz software. Bo jeżeli tego nie robimy, no to się zawieszamy i jest problem. I nie ma szczęścia. To jest w ogóle niesamowicie podobne do tego, co sam tak naprawdę przekazuję ludziom i nawet dokładnie w swojej książce tak napisałem, wiesz, porównując umysł po prostu do systemu operacyjnego i do tego faktu, że umysł w przeciwieństwie do iPhone'a nie aktualizuje się tak? automatycznie. Nie wiedziałam o tym. Widzisz? No, że to jest właśnie ta uniwersalna wiedza, która w ostatnim czasie prawda. Się pojawia na świecie zupełnie spontanicznie w różnych miejscach. I że właśnie nasze umysły się nie aktualizują automatycznie, tak jak nie. To jest ta nasza wolna wola, tak? Co z tym zrobisz? To jest twój mózg, to jest twoje życie. Możesz to zostawić i to się stanie śmietnikiem, tak naprawdę. Twój mózg, a w efekcie twoje życie. A możesz to pielęgnować jak piękny ogród i wtedy twoje życie będzie piękne. Czyli wykorzystać po prostu mózg jako swoje narzędzie. Tak. A nie być narzędziem. A nie jako pana. Dokładnie, tak, bo pan jest mózgu. Jeden. Właśnie. I... Przecież zgubiłem wątek w tego wszystkiego, tak się wiesz, podpaliłem, że w sumie nadajemy na tych samych falach. Ja się nawet zastanawiałem przez długi czas, co sprawia, że ten system się nie aktualizuje samoczynnie, bo wydawało mi się to trochę, wiesz, nielogiczne, bo przecież mamy, wiesz, to prawo ewolucji, że dostosowujemy się i tak dalej i okazuje się, że w sumie dostosowujemy się pod jednym warunkiem, że pojawi się emocja, która jest silniejsza niż ta, która nas zaprogramowała. I wtedy faktycznie program się aktualizuje i to jest odpowiedź na to, dlaczego ludzie czekają do momentu, w którym na przykład dotkną dna na i następuje głęboka na zmiana. Przyżycie. A z drugiej strony jeszcze odkryłem coś takiego, że to jest nawet dobrze, że się nie aktualizujemy automatycznie. No zobacz, ile razy zdarza się pomyśleć coś w nerwach. Gdyby to się działo, to byśmy mieli wielkie... Zgeneralizować jakiś temat, nie, że wszystko jest do dupy, ja jestem do dupy, nie, rzucam to. Gdyby to się od razu zapisywało w tym podświadomym cudownie, automacie... Cudownie, że jest czas pomiędzy myślą a realizacją, albo słowem a realizacją. Dokładnie. I tak samo właśnie mówię dużo też o właśnie darze czy talencie, bo wierzę, że każdy z nas to ma. Na pewno. Więc... ja nie wierzę, ja wiem. Więc tutaj jestem ciekawy, chciałbym, wiesz, posłuchać trochę, jak ty do tego podchodzisz. W jaki sposób na przykład wygląda u ciebie proces odkrywania tego talentu u ludzi? Co dla ciebie w ogóle ten talent czy dar, wiesz, oznacza? Chciałbym, wiesz, żebyś opowiedziała troszkę więcej na ten temat. To trzeba zacząć od tego, że są różne rodzaje talentów. Są talenty jawne i to są te, które widzimy, tak? Ktoś śpiewa pięknie, tańczy, mówią, o, rysuje, ma talent.
są talenty ukryte. I to są te, które mieszkają w naszym mózgu, które są tak zwanymi, no to jest po prostu połączenie naszych neuronów, synapsy, czyli coś, co dla ciebie jest odruchowe, naturalne, dla mnie, czyli coś, co ja robię w największym stresie, na automacie i coś, co robię, kiedy mnie nikt nie widzi, kiedy jestem najprawdziwszą wersją siebie. I te nasze autostrady w mózgu to są wielkie dary, ponieważ nam jest najłatwiej po nich się poruszać. I tą część, te talenty wykrywa Instytut Gallupa. Oni zrobili niesamowite narzędzie. To narzędzie nie da się porównać z niczym na świecie. Wiem, że ludzie mówią, o, to jest kolejny test. Nie, to nie jest kolejny test. Za tym stoją 36 lat badań, miliony dolarów, jedna nagroda Nobla. A już dzisiaj ponad 30 milionów ludzi zbadanych na świecie i nie wiem, ile zmienionych żyć. Pracuję z nimi już prawie 15 lat i to jest fenomenalne narzędzie, które wykrywa talenty umysłu, czyli jak de facto działa mózg u Pawła, co cię wzmacnia, co cię osłabia, jak to jest u Taisi, jak to jest u kogoś, kto nas słucha, bo my, każdy z nas ma niepowtarzalny software, zupełnie inny i każdy w związku z tym ma inną potrzebę. Ktoś może mieć potrzeby wyciszenia i dla niego medytacja będzie mega zadziała. Ktoś w ogóle, bo nie jest strategiczny, potrzebuje być z ludźmi, potrzebuje do nich mówić i wtedy się wycisza i ma tą energię. I to jest w ogóle paradoks, jak tak może być, ale tak jest. Ktoś, wiesz, no po prostu my jesteśmy niepowtarzalni. Tak jak wczoraj mówiłam ze sceny, że mamy logotyp Boga, czyli nasz odcisk palca, który mówi, krzyczy do ciebie, jesteś jedyny we wszechświecie, taki. I talenty to potwierdzają, czyli łączymy w mojej metodologii, badamy talenty umysłu, żeby wyciszyć umysł, bo umysł do nas krzyczy, ponieważ te talenty chcą się wydostać na zewnątrz. To jest tak, jak ja mówię, wyobraź sobie, że masz sobie 5 dzikich koni, pięknych, arabskich, ale nie potrafisz nimi zarządzać. I pierwsza rzecz, budzisz się rano, one zaczynają rozrabiać w tobie. Ty mówisz, nie, no koszmar. Siadasz do medytacji, siadasz do modlitwy i nic nie działa, bo konie po prostu szaleją. Konie poszły po betonie. Dokładnie. To jest nasz mózg, którym jeżeli czegoś nie nazwiemy, nie jesteśmy w stanie tym zarządzać, więc musimy nazwać swoją moc. To jest pierwszy etap w formule geniuszu. Trzeci rodzaj talentów to są talenty duchowe. Czyli coś, co Jezus de facto przyniósł. Przyszedł i powiedział, każdy kto wierzy, dostanie tą moc, dostanie ducha. Dał nam te dary. To są nasze supermoce. Wszystkie filmy o superbohaterach. To nie jest wymysł. Każdy z nas ma potencjał być superbohaterem. Bo mamy talenty umysłowe, mamy talenty ducha. I są po to, żebyśmy zrealizowali właśnie to marzenie na nasze życie. I talenty ducha też się wykrywa poprzez badanie The Good Test, które obserwuje po prostu szereg zachowań ludzi, bo w zachowaniach widać, gdzie jest ukryty dar. Nawet jeżeli osoba nie jest tego świadoma. I co się potem dzieje, kiedy ludzie uświadamiają sobie, że to, że jesteś wyciszony, to, że jesteś, ktoś mówią, nachalny, to, że masz słomiany zapał, to nie są wady, to są dary, które były niezarządzalne, niezarządzane. Zazwyczaj wszystko, czego ludzie w sobie nie lubią, to jest tych dar. To, co w życiu im mówili, że jesteś po prostu do niczego w tym właśnie, ty to masz słomiany zapał, to jest aktywator na przykład, albo co ty tak wszystkim wszystko rozdajesz, talent dawania, jak przestanie rozdawać, nie będzie mieć po prostu obfitości. I to jest niesamowite, bo nie ma jednego przypisu na wszystkich, bo każdy jest niepowtarzalny, więc każdy musi odkryć ten swój zestaw, zrozumieć go, przytulić go i wtedy mówisz, Boże, jestem cudownie stworzony. I wtedy można zacząć świecić. I to jest jakby pierwszy etap formuły geniuszu, czyli praca z talentami, przez który przyprowadzam ludzi, żeby mogli po prostu pokochać siebie. A poprzez pokochanie siebie zaczynają kochać twórcę. A z automatu się łączą do gniazdka i wtedy się wszystko dzieje. To jest, wiesz, mega ciekawe twoja perspektywa patrzenia, bo ja też zauważyłem, pracując z ludźmi, ja to nazwałem trochę inaczej. Ja to nazwałem w ten sposób, że każdy podświadomy program ma swoją jasną i ciemną stronę. Przykładowo program pod tytułem I'm not good enough ma ciemną stronę pod tytułem, wiesz, która wygląda jak sabotaż, nie autosabotaż, ale dobra strona jest z kolei umiejętnością ciągłego działania, rozwoju, ciągłego szukania i pokory. I potrzeby ciągłego właśnie rozwijania się i tworzenia. I tak jest tak naprawdę z każdym programem, natomiast u sportowców to bardzo mocno widać, ja to właśnie u sportowców zacząłem zauważać, że oni jakby zaczynają swoją podróż od tego, jestem niewystarczająco dobry, dlatego muszę osiągać. Nie? Tak. I to sprawia, że zaczynają być w stanie ciężko pracować, być zdyscyplinowani, ciągle dążyć po więcej, rozwijać się, ale w pewnym momencie jest tego szklany sufit. Tak. I przejście tego szklanego sufitu nie polega, wbrew
temu, co myślą na jeszcze cięższym treningu, tylko polega tak, na zmianie, ja to nazywam wielkim shiftem motywacji, tak. Czyli z muszę osiągać, żeby być kimś, na jestem kimś, dlatego ponadprzeciętne rezultaty są naturalną konsekwencją tego, kim jestem. Ale widzisz, to jest mega ważna rzecz, żeby móc powiedzieć jestem kimś, musisz wiedzieć, kim jesteś. I tu jest ta pułapka, że wiele ludzi na pytanie, kim jesteś, powiedzą ci, no kobietą, mężczyzną, mam wzrost taki, taki, ale kim jesteś, jeżeli ci zabrać to? Kim jesteś, jeżeli zabiorę ci twój zawód? Jeżeli zapomnimy o rodzinie, kim ty jesteś? Kim jesteś ty bez wszystkiego, bez tych oprawek, okładek? I wtedy jest, a de facto pytanie, które może, czyli kim jesteś, inaczej można powiedzieć, co dajesz? Po co, co przeszedłeś, czy przyszłaś tu dać? Bo my wszyscy jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, a On jest dawcą. I wtedy jest ten wielki shift, jest wtedy, kiedy rozumiemy, kiedy wiemy, co chcemy dawać, kiedy wiemy, co możemy dawać, bo to jest nasze dodania i zaczynamy to robić. I wtedy cała reszta się dzieje w sposób naturalny, nie? Ja też się właśnie zastanawiałem, co to znaczy, że jesteśmy na podobieństwo Boga. I czy w Twórcy jakkolwiek nazwać, tak. Nie? To źródło kreacji. I przyszła mi jedna rzecz, która też bardzo mocno zdefiniowała to, w jaki sposób działam, całą moją filozofię. Przyszło mi coś takiego, że bycie na podobieństwo Boga czy Stwórcy oznacza potrzebę kreacji. Bo co robi Bóg i Stwórca? Kreuje. I to jest ta właśnie iskra, która potrafi rozniecić ogień pasji, który z kolei roztapia zamrożony potencjał, który w człowieku jest schowany. I co ciekawe, ten dokładnie przekaz jest zawarty na przykład w mitologii nordyckiej również. Jest dokładnie w ten sposób opisane. To jest początek świata, a więc tak naprawdę człowieka i umysłu. Tak. A ja bym jeszcze powiedziała, widzisz, ty masz swoją perspektywę, z którą się zgadzam, a jeszcze bym dodała, że jeszcze być na podobieństwo Boga, to po prostu kochać. Kochać, być, dawać, świecić. No po prostu... Ale widzisz, to jest cały czas pozycja z siebie do innych, czyli być takim flow, być tym przepływem. Przez ciebie idzie coś do ludzi i przez to przychodzi miłość, przychodzi jakiś dar do nich twój, przez to kreujesz, tak? I ludzie próbują to robić. Próbują, bo słyszą, że to jest fajne, bo słyszą, że tak trzeba, bo słyszą, że trzeba dawać, no to będę dawać. Ale jest takie niebezpieczeństwo, że jak zaczynamy dawać to, czego nie mamy... Czyli jeżeli to nie jest z naszej mocy, z naszych talentów, to tak jakby gruszka chciała urodzić ananas. No i wpada w depresję, no bo jej się to za nic nie udaje. Ale patrzy, że na przykład ananas rodzi ananasy i mówi, jak on to robi? No, i to, czego nie dostrzega, nie tak. Że jesteście różnym gatunkiem. Ty musisz zaakceptować swoją moc i dawać ludziom gruszki. I znajdą się ci, którzy bardzo tego potrzebują, ciebie. Ale widzisz, tu jest ta kwestia pokochania siebie, zaakceptowania, przytulenia, powiedzenia, jestem super, jestem okej. Okay. Czy można powiedzieć, że wszystko wychodzi z potrzeby wyrażenia siebie. Tak, no bo to, ja czuję całą sobą, Biblia to potwierdza, wiele innych księg mądrych potwierdza. Moje doświadczenie, że Bóg chce wyrazić siebie też przez nas, bo Bóg jest duchem. Tak, jest duchem, jest miłością, jest duchem i ma szansę objawić się w nas. I my mamy możliwość, na tym myślę, że polega wolna wola, powiedzieć mu tak albo powiedzieć nie. I wtedy ten potencjał, który włożył nas, czyli jakby tworzy człowieka, wkłada w niego niesamowity potencjał, te wszystkie moce, supermoce, talenty i daje mu wolną wolę, bo chce wszystko z miłości. I ta wolna wola to jest, czy pozwolisz mi wejść w ciebie? Czy pozwolisz mi wykorzystać to, co ci dałem, żebyśmy razem mogli stworzyć coś niesamowitego, przeżyć coś niesamowitego? I gdybyśmy wszyscy powiedzieli tak, to byśmy mieli raj na ziemi. A nie miałaś kiedyś takiego poczucia, że tym Bogiem jesteśmy my sami i że kreację, którą stworzyliśmy, musimy po prostu przeżyć w każdej perspektywy, w której można to przeżyć? Ja wierzę, że jest Bóg, Stwórca. Ja jestem jego dzieckiem, albo kroplą, cząstką. Na pewno nie jestem Bogiem, ja, całym Bogiem. Jestem jego cząstką. Znaczy nie, wiesz, nie chodzi mi o takie, wiesz, stwierdzenie, takie nietrzańskie wręcz na zasadzie, że jestem Bogiem, tylko... Mamy cechy boskie, na pewno. Kiedy się właśnie na tym zastanawiałem, czy po prostu...
ciężko to słowami, wiesz, przełożyć, bo to są już tematy właśnie takie bardzo mocno wewnętrzne. Na zasadzie, czy jeżeli byśmy, wiesz, musimy się posiłkować trochę koncepcjami pomocniczymi, tak, jak czas i tak dalej. Tak, czyli cofnijmy się na początek czasu. Jest Bóg, jest Stwórca, który tworzy, kreuje cały ten wszechświat. I czy tak naprawdę nie jest tak, że być może Bóg rozszczepia się na tych wszystkich, wiesz, ludzi, byty, zwierzęta, wszystko to, co jest we wszechświecie, żeby zbadać swoje dzieło, czyli zobaczyć, co tak naprawdę stworzył i doświadczyć tego bezpośrednio. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie mówimy tutaj o tym samym, o to troszeczkę innej strony. Rozumiem, o czym mówisz, ale ja ci powiem, jak ja to czuję. Mm-hmm. Bóg, Duch unosi się nad wodami. Mm-hmm. On jest miłością. Miłość potrzebuje być dzielona. Mm-hmm. Więc tworzy coś, żeby móc dzielić tym, co ma, żeby móc dawać i otrzymywać, żeby było razem. Czyli według mnie jest Bóg i są Jego dzieła. Tak jak artysta tworzy obraz. W tym obrazie jest ten artysta, ale obraz nie jest artystą. Tak samo my jesteśmy dziełem Bożym. Jesteśmy Jego dziećmi, ale nie jesteśmy Bogiem. On w nas wyraził siebie, bo jesteśmy Jego dziełem. W każdym dziele Stwórcy widzimy Stwórcę. Ale wciąż jesteśmy dziełem. Okej, rozumiem. Rozumiesz? Tak, jak najbardziej. I to jest potrzeby głębokiej miłości, ponieważ tak jak rodzic, człowiek, który kocha, po co chce mieć dzieci? Ile z dziećmi trudu, ile nieprzespanych nocy, ile... To jest ciężka robota. Ale mimo wszystko, dla jednego uśmiechu, w którym widzisz cząstkę siebie, to nie jesteś ty, ale tam jest cząstka ciebie, wiesz, o co chodzi. Ty jesteś w stanie zrobić wszystko, jesteś w stanie poświęcić ogrom, bo kochasz. I dzieci też mają wybór, nie każde dziecko będzie kochać mamę czy tatę, prawda? Znamy dzisiaj sytuację, że często tak nie jest, unfortunately. A mimo wszystko wciąż rodzimy dzieci. Myślę, że w tym też przejawia się nasza cecha boskości, bo tak jak nasz Stwórca chciał dać nam życie, żeby doświadczyć miłości prawdziwej, dlatego jest wolna wola, tak samo my robimy to samo, mimo bólu, mimo trudów. No. To jest też o tyle ciekawa perspektywa, że tak naprawdę wielokrotnie gdzieś tam w stanie głębokiej medytacji dotarłem właśnie do takiego punktu, z braku lepszego słowa powiem, samotności. Jakby cofając się do tyłu, jakie jest źródło, Dokładnie, to chciałam powiedzieć. I właśnie pojawiało mi się wielokrotnie jakieś takie poczucie bycia samemu i potrzeby, żeby było coś, z czym mogę wejść w interakcję. Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa właśnie na to, co mówisz. Coś mi tam klika, także na pewno fajny element po drodze w tych wszystkich poszukiwań. Super. Ja bym cię chciał zapytać o jeszcze jedną rzecz. Co w twoim życiu było takim wydarzeniem, że odkryłaś swój dar i co wiesz, określiło to, czym się dzielisz z ludźmi? Wiesz co, myślę, że miałam takie dwa, wiele wydarzeń różnych, ale myślę, że dwa były przełomowe. Jedno wydarzyło się bardzo wcześnie, miałam 5 lat, 5,5 i prawie umarłam. To się stało po prostu tak, wiesz, piękny dzień, lato, jestem u babci z dziadkiem, bawię się tam na ich działce i nagle coś zaczyna się ze mną dziać. Całe ciało mi się pokrywa bąblami, bąble znikają, a na ich miejscu jakby mnie ktoś uderzył, czy takie siniaki. Babcia przerażona, w ogóle nie rozumie, o co chodzi, myślała, że mnie coś ugryzło, ale to po całym ciele. I dzwoni do wujka, który pracował na karetce, on jedzie po prostu ratując mi życie, sam o tym nie wiedząc. Wiozą mnie do szpitala, trafiam do reanimacji, jestem tam 8 dni. Lekarze w ogóle nie wiedzą, co mi jest. Kompletnie. Dzwonią do moich rodziców, którzy wtedy mieszkali na Syberii. Mieszkaliśmy na Syberii. Mówią, jedźcie, bo dziecko umrze. Przyjeżdżajcie na pogrzeb. Ja jestem w tej reanimacji, wiadomo, tam nikt nie może wejść. To jest intensive care, reanimacja, tak? I tylko lekarze są z tobą. I którejś nocy babcia siedziała cały czas na korytarzu, wychodzi pielęgniarka cała w łzach. I babcia, wiesz, przerażona, myślała, że ja umarłam. Ona mówi, ja nie mogę z pani wnuczką siedzieć. Babcia mówi, ale dlaczego? Co, źle się zachowuje? Mówi, no jak ma się źle zachowywać? Ona ma kruplówki w głowie, tu miałam, tu. Mówi, nie, ona cały czas rozmawia z Bogiem.
Ona się modli, ona prosi, że chce żyć. Ona po prostu cały czas rozmawia z Bogiem i mówi, wiesz, do mojej babci, że ja wiedziałam mnóstwo razy, że są dzieci, przy ich łóżku są rodzice, którzy mówią, dobra, to modlimy się. Ale ona mówi, leży sama, więc to wychodzi z niej. I za parę dni wyzdrowiałam. Znaczy nie wyzdrowiałam, ale polepszyło się. Już wiadomo było, że nie umieram. I kiedy wychodziłam ze szpitala, wręcz było napisane, że nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo w ogóle, tylko efekty uboczne. Później się dowiedzieliśmy, że to był efekt wybuchu w Czernobylu. Bo moja babcia mieszkała 200 km od Czernobyla i to wszystko było obok. Wtedy nikt o tym nie mówił. I ja jestem przekonana, że wtedy to był mój potężny pierwszy kontakt z żywym Bogiem. I że z jakiegoś powodu ja miałam umrzeć wtedy. Ale zostałam. I dorastałam z takim poczuciem, że dostałam drugą szansę, że dostałam, wiesz, życie, żeby przeżyć to życie niesamowicie. I myślałam, że tylko ja tak mam. Ale później, kiedy się zdarzyła druga sytuacja właśnie w 2008 roku, więc miałam niesamowitą relację z Bogiem całe życie. Ja Go czułam, ja Go słyszałam, ja z Nim po prostu, dlatego moja książka Moje życie z Mr. Good o tym opowiada, a mimo wszystko w 2008 roku zaliczyłam niesamowite wypalenie, anemię, nie mogłam wstać z łóżka i nie rozumiałam, co jest nie tak. Panie Boże, przecież ja Ciebie znam, ja wszystko rozumiem, co ja robię nie tak? Oprócz tego miałam sukces, więc wiesz, jakby nie ma powodu, super kariera, super samochód, narzeczony, w ogóle o co chodzi? A ja nie mam siły żyć, nie chcę. I wiesz, zazwyczaj ludzie mówią, jak nie chcesz żyć, to albo niefajne życie masz, ja miałam fajne, albo nie znasz Boga. Ja znałam Boga, więc w ogóle o co chodzi? I chodziło o to, że ja zbudowałam swój sukces w oparciu nie o swoje dary. I ja pamiętam, jak ja stałam, modliłam się, po prostu płakałam, mówię, pokaż mi. I spłynęło na mnie przypowieść o talentach, bo ja straciłam radość. Wiesz, nic mnie nie cieszyło. Mówię, Panie Boże, przecież ja nie mogę być, jestem Twoim dzieckiem, ja nie mam radości? Ja dzisiaj wiem, że miałam to przejść, żeby to przekazywać ludziom, że On mnie do tego powołał. I spłynęło na mnie, jaka potężna, jak ważne są dary ducha, że każdy je ma, że bez nich nie jesteśmy w stanie być w szczęściu, w spełnieniu. Wiesz, wtedy poznałam Gallupa, wszystko przestudiowałam, neurologię mózgu, duchowy aspekt tego, wszystko, wszystko, wszystko i rzuciłam swoją pracę, bo zrozumiałam, że to jest to, co ja po prostu chcę nieść do ludzi, to jest skarb, o którym ja muszę mówić. Ja od razu zrozumiałam, dlaczego ja zachorowałam, bo byłam nie w zgodzie ze swoimi talentami. A wszystko zaczęło się poprawiać i ja zaczęłam ludziom o tym opowiadać. Wiesz, zbadałam mamę, tatę, to co robię dzisiaj z ludźmi, tak? Przepuszczam ich przez ten sam proces, bo mi to dało uzdrowienie i wiem, że nie wystarczy mieć sukces, relację z Bogiem, ty musisz jeszcze mieć relację ze sobą, rozumieć siebie. I on do mnie mówił, kochanie, super, że ty mnie znasz, ale czy ty wiesz, co ja w ciebie włożyłem? Czy ty znasz siebie? To jest to, jak pięknie powiedział dzisiaj Kamil, że mamy ufać Bogu, ale wierzyć w siebie. I mi, myślę, że brakowało tego, że ja ufałam, ale ja nie do końca wiedziałam, co mam wierzyć tu. I dlatego zaliczamy wypalenie, płacimy ceny. I to były dwie przełomowe jakby sytuacje. Więc... Tu widzę jeszcze jeden tak naprawdę niesamowicie ważny element, czyli przez to, że doświadczyłaś tego wypalenia, doświadczyłaś tej wywrotki, to tak naprawdę wiesz, jak ważne to jest, żeby mieć kontakt z tymi talentami, tak, żeby poznać siebie, wierzyć w siebie, nie? Tak. Bo tak to bardzo często właśnie w tych naszych życiach wygląda, że musimy doświadczyć tego braku, musimy doświadczyć upadku, jakiegoś bólu, bo dzięki temu poznajemy wartość tego, oczywiście, czego wartość mamy poznać i pewnie można to nazwać planem Boga na nas. Prawdziwa podróż bohatera. No wszystkie filmy o tym opowiadają. To jest podróż bohatera, tak? Czyli na pewno ty masz też swoją niesamowitą podróż. Myślę, że kiedyś się spotkamy u mnie i też opowiesz właśnie swoją historię. Wiele lat myślałem, że popełniam błędy, że przegrywam życie, a potem się okazało, że tylko właśnie dzięki temu, że wtedy przegrywałem byłeś życie, przygotowywany to dzisiaj mogę robić to, co robię i też właśnie staram się zawsze ludziom przekazać, że to jest trening. Dokładnie tak jak w sporcie. Może ci się on nie podobać, ale zawsze dąży do czegoś, że co twój jest? Ból trzeba przekuć w dar. Tak. Że każdy ból, każde niepowodzenie, każde wszystko to jest dar. I to jest szalenie trudne, jak się jest w środku tego doświadczenia. Myślę, że jesteś sam.
Tak. Nie jesteś sam, jesteśmy my, prawda? I w pewien przewrotny sposób też myśli, że jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa w tym. Tak, że tylko ja tak mam. I że może jest coś takiego, że ma to jakiś sens, ale w moim wypadku to chyba jednak nie. I dlatego też robię to, co robię, bo wiesz, myślę sobie, gdyby, jak cokolwiek nagrywam, czy cokolwiek tworzę, myślę sobie, to jest dla tej Taisy z 2008 roku. Bo ja wiem, że jest dzisiaj jakaś kobieta, mężczyzna, którzy dokładnie są w tym punkcie i oni wołają o tą pomoc. I Bóg mówi, ja nie mogę pomóc, bo wy jesteście moimi rękami, nóżkami i rączkami. Jak wy czegoś nie zrobicie, to nic się nie zrobi. I mimo błędów, mimo tego, że nie jestem idealna, ja nie muszę być idealna, ja wiem, że muszę być ludzka. I muszę trafić do tych, powtarzam cały czas, że szukam tych, którzy szukają mnie. Wiesz, o co mi chodzi. Wiem. Wiem. Zaskakująco dużo, dużo w tym wszystkim podobieństw, mimo że tak naprawdę można by w boku stwierdzić, że zupełnie, wiesz, inna perspektywa, nie? Ale jeden duch. Tak. Wczoraj mówiłam, że wstaniecie w duchu i w prawdzie, to was wyswobodzi. I ja zawsze wiem, że jest prawda, bo jeżeli w ludziach jest jeden duch, oni mogą pozornie wyglądać w ogóle dwie różne osoby, ale jesteśmy z jednego źródła. Jesteśmy jednym. Więc oczywiście, że jest dużo podobieństw. Bracie. Siostro. Bo to się tak, czuje, nie? Tak jest. Chodziło mi, wiesz, o tą taką, to co widać wewnątrz, nie? Masz osobę, która, wiesz, jest mocno osadzona w Bogu i masz wikinga obok, nie? 1000 lat temu, wiesz jak to wyglądało, dialog pomiędzy tymi dwoma kulturami, a no, dzisiaj się okazuje, że jedno i drugie mówiło zawsze o tym samym. O tym samym, dokładnie, wszystko jest o tym samym. Tak, jest piękna historia, wiesz, o Odynie, który stwarza świat, a potem podróżuje pomiędzy ludźmi w ludzkim przebraniu i bada swoje własne dzieło, nie? Tak. To jest o tym samym, trochę inne słowa, trochę inna energia za tym się kryje. Inna wibracja, jak niektórzy by woleli, wiesz, powiedzieć, jakkolwiek, nie? Ale te historie są tak uniwersalne i kiedyś też miałem takie poczucie, że żyję w niewłaściwych czasach. Albo za wcześnie, albo za późno, a od pewnego czasu coraz bardziej jestem utwierdzony, że chyba nigdy nie było bardziej ekscytujących czasów jak dokładnie, teraz, bo ta przemiana, która się dzieje, ta zmiana świadomości i to, jak to wszystko zaczyna się łączyć w całość, że Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, do czego to tak naprawdę do jedności, dąży. Do przyjścia, do przemiany. I to już niedługo. Ja myślę, że naprawdę niedługo. Właśnie też zaczynam czuć, że to jeszcze za naszego życia się wydarzy. No, ja tak czułam cały czas. Ja tylko miałem takie poczucie, wiesz, że coś wielkiego mnie czeka, że coś mam zrobić wielkiego. Nie? To było takie bardziej osobowe, kiedy byłem chłopcem, ale widzę, że to bardziej chodzi po prostu o energię czasu, który przyjdzie doświadczyć. Tak jak jest powiedziane, że plony są wielkie, a robotników jest mało. Więc cudownie, że my jesteśmy na tej, że pracujemy, jesteśmy tak jest. W polu po prostu. Super. I zbieramy plony. Cudowna rozmowa. Mam nadzieję, że będziemy ją jeszcze kontynuować Super. W innych okolicznościach. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za cudownie cię zaproszenia. Poznać. Dzięki. Dziękuję za to, co robisz. Do zobaczenia. A ja również dziękuję za to, co ty robisz. Gramy do jednej bramki, a wy, moi drodzy, dajcie znać, co myślicie? Co wam się podobało? Co dla was było najważniejsze? Tak. Na temat tego zderzenia kultur. I światów. Dzięki. Super, dziękuję ci. Opa.